Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Objętość walca o wysokości 8 jest równa 72 pi. Promień podstawy tego walca jest równy. Zobaczmy, sytuacja jest taka, następująca. Mamy sobie taki oto walec, wiemy, że jego wysokość jest równa 8, no i w podstawie mamy jakieś koło o jakimś promieniu. No i teraz wiemy, że cała objętość, czyli V równa polu podstawy razy wysokość równa się 72. No to podstawmy dane. Pole podstawy to jest pole koła, czyli pi r kwadrat razy h, czyli razy 8, daje nam 72 pi. Oczywiście tutaj było 72 pi. Zobaczmy, że mogę stronami skrócić przez pi, czyli tutaj skracam pi, czyli 8 razy r kwadrat to jest 72. 2, dzielę stronami przez 8, czyli r kwadrat to będzie 72 podzielić na 8, czyli 9, czyli sam promień to jest 3, no bo jaka liczba do kwadratu daje 9? Oczywiście liczba 3. Czyli promień podstawy tego walca jest równy 3. Odpowiedź D.